Cześć, witajcie we Flygear. W dzisiejszym odcinku będzie taki news, że tutaj polski zespół deweloperów tworzy samolot Kaliber 160A z polskich zakładów lotniczych. Także jak wejdziemy sobie tutaj w szczegóły tego samolotu, tu już mam go zainstalowanego. Oczywiście no, jeszcze tu jest wczesna produkcja, nie mamy thumbnailsa, tak? Brakuje jeszcze thumbnailsa, ale jak sobie tu wejdziemy, to zobaczymy już, że mamy jakieś obrazki. Mamy też autorów i opis tego samolotu. Tak, samolot ten był produkowany tutaj od lat 70., tylko tutaj polskie zakłady wzięły licencję z francuskiego samolotu Sokata, także to nie jest w pełni polska konstrukcja. I tu możemy zobaczyć autorów. Głównym programistą, jak widzę, jest tutaj Sierra Papa November Tango X-Ray, tak, czyli NTX, tudzież Flight Gear Polska, tudzież osoba, która prowadzi też Discorda polskiego, jeżeli chodzi o Flight Geara. I NTX jest tutaj odpowiedzialny za systemy samolotu, za model 3D, za model dynamiki lotu i dwa razy systemy mamy. Jest też Jakos, Jakub, który też tutaj często udziela się, jeżeli chodzi o komentowanie moich filmów, daje często trafne też komentarze. I tutaj Jakub pracował nad modelem 3D danymi i modelem dynamiki lotu. Jest też DFGFS Eagle, to jest osoba odpowiedzialna tutaj za model 3D i FDM. I mamy też osoby, które wcześniej pracowały nad tym samolotem. Jest to Mariusz i Patryk Poli, nie wiem, sorry, jak to się czyta. W każdym razie to są osoby, jak rozumiem, oryginalnie wykonały ten samolot i tutaj po prostu NTX kontynuuje pracę, tak, przekształcając też ten samolot na model dynamiki lotu JSB SIM, dlatego że oryginalnie ten samolot, tak, miał model dynamiki lotu JASIM. Także tutaj mamy parę obrazków. Tak to się prezentuje na obrazkach. I oceny tego samolotu wykonane przez autorów. Tu mamy tak, model lotu 1 na 5 tylko. Także tutaj najniższa ocena, jeżeli chodzi o model lotu. I rzeczywiście w tej chwili jest to tylko zaadaptowanie ogólnego JSB SIM. Bez w ogóle doszlifowania jeszcze tego pod ten konkretny model samolotu. Dlatego tylko jedna gwiazdka. Systemy 2 na 5, czyli tak jeszcze słabo. No, systemy tutaj też są jeszcze do wykonania. Cockpit 3 na 5, to już troszkę lepiej, i na zewnątrz tak 3 na 5. Także tak tutaj się prezentuje podsumowanie tego samolotu i dobrze, zobaczmy go sobie w działaniu. Jesteśmy w kokpicie, tak oto tutaj prezentuje się kokpit. No jeszcze parę takich detali jest tutaj do doszlifowania, to na przykład widać, że rzeczywiście no prześwitują tutaj, prześwituje sceneria tutaj z niektórych urządzeń. Tutaj też zauważyłem, że o właśnie na przykład dla koordynatora zakrętu też tutaj prześwitują elementy. Może warto było je tam zakryć z tyłu jakimś czarnym elementem, który zasłoni to wszystko. Tak samo tutaj no łączenia przyrządu z kokpitem też tutaj mamy prześwity, tak? Także takie elementy są do dopracowania. Tu też brakuje zegara, nie wiem czemu, bo na screenach widzieliśmy, że ten zegar tutaj był. Jeszcze takie mankamenty, jakie widzę, to to, że wskazówki mi znikają. Tu akurat na przykład dla wariometru widziałem, że mi znika, tylko pod... O, teraz mi znikło, tak? Pod pewnym kątem, jak patrzymy, to nam znika wskazówka i to też jest taki jeszcze mankament. Też nam znika wskazówka tutaj tego przyrządu, to jest chyba... Już nie wiem, co to jest do końca, chyba trymer, coś do trymu może, też metry na sekundę. Nie, też chyba wariometr, że metry na sekundę, tak, także tutaj... Jeszcze są takie mankamenty. Tutaj też nie mamy przyrządów, są po prostu dziury w kokpicie, można tak powiedzieć. Ty też zauważyłem z kokpitu, że nie mamy chyba, tu powinna być dźwignia zmiany pozycji klap oraz wskaźnik co do klap. Chociaż tak bardzo nie znam się na tym samolocie, ale tak porównałem szybko zdjęcia fotograficzne, jak wygląda rzeczywisty taki kokpit. I tu jeszcze mamy takie rzeczy do wykonania. Także oczywiście przypominam, że to jest bardzo wczesna wersja tego samolotu. Samolot jest ciągle tak w produkcji, więc to, że go pokazuję, to jeszcze jest taka dopiero ciekawostka, że on właśnie jest w trakcie tworzenia i może za jakiś czas doczekamy się tutaj dużo lepszego wykonania. Jeżeli zobaczymy sobie, jak to wygląda na zewnątrz, no to model samolotu tak ogólnie patrząc jest całkiem fajny, jest całkiem dobrze wykonany. Tu jeszcze nie mamy elementów, jak na przykład otwieranie tak tej szyby, tej owiewki, żeby tutaj można sobie było wsiąść i wysiąść. No ale też są jeszcze dziwne rzeczy, jak tutaj widzę to,
na przykład klapy są w pełni podniesione, a tu jednak wygląda, że one są o jeden stopień odchylone w dół. I to jest chyba jeszcze jakiś glitch do poprawy. I też zauważyłem, że właśnie jeszcze krawędzie skrzydeł, tak samo klap, nie mają cieniowania gładkiego. Tu widzimy cieniowanie płaskie, tak? Widzimy takie schodkowe cienie tutaj tego wybrzuszenia na skrzydle, więc tu jest też jeszcze takie rzeczy do poprawy. Tak samo tu się dzieje tutaj na klapach. Tu chyba nawet da się opuścić klapy, tak, da się opuścić klapy i też widzimy płaskie cieniowanie schodkowe, a nie wygładzone. No, jeszcze takie troszkę rzeczy są do poprawy. No i tak samo widzę teraz owiewka, jest też taka jeszcze kanciasta z cieniowaniem. No i też jeszcze taki troszkę mankament, że tutaj nam prześwituje, no w ogóle prześwituje nam, tak widzimy niebo przez kadłub samolotu, więc no warto było tu może też czymś zakryć, tam to wymodelować w środku. A no i tu też widzę teraz, o, skacze nam widoczność tutaj tego kokpitu, nie wiem czemu. I zegary są też niewidoczne w tej chwili. A tutaj są widoczne. No to wygląda jakby ta owiewka blokowała wyświetlanie zegarów. Nie wiem czemu, przynajmniej niektórych. No dziwne, ale pamiętajmy, to jest wczesna wersja. Wczesna wersja deweloperska, pokazuje tak z ciekawości, że taki samolot powstaje. Dobrze, zobaczmy, uruchommy to. Przelećmy się tym. Tutaj jeszcze taka informacja, że nie mamy jeszcze menu do tego samolotu. Jeżeli damy pomoc do tego samolotu, to są typowe klawisze, więc w zasadzie jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o menu ogółi, to w tym samolocie za bardzo nic nie ma. Ale odpalanie jest standardowe, tu nie trzeba za bardzo filozofii. Mamy selektor paliwa, musimy przełączyć się na prawy albo lewy. Tutaj akurat środkowym albo lewym klikamy, żeby sobie to zmienić. No i tak, mieszankę mam na maksa, już troszkę ciąg dodam. Włączymy baterię, alternator. Tu powinniśmy jeszcze sobie włączyć jakieś światła typu beacon. Anti-collision light jest, akurat nie działa. Dobrze, dajmy sobie nawy. Tak jak zauważyłem, to światła za bardzo jeszcze nie działają, też są jeszcze do zrobienia po prostu. I tak, mamy też primer, możemy sobie wstrzyknąć trochę paliwa. I skrowniki musimy przekręcić pozycję both i przytrzymujemy starter. I silnik się odpalił. Okej, i tutaj jeszcze widzę, że coś się przycina. Koordynator zakrętu, nie wiem czemu. Tutaj też ten panel jest jakiś bardzo ciemny, panel audio. Ale tutaj radio jest, radio tylko jedno. No tu właśnie widać, jak mocno pod dużym kątem patrzymy, to widać te niedokładności dopasowania zegarów do tutaj kokpitu, więc dobra, o tym już mówiłem. Mamy też transponder. Też tego dobrze też nie testowałem. No i to widzimy na przykład polskie napisy Warszawa Okęcie, Made in Poland. Takie tabliczki tu są porobione. Tutaj też mamy jakieś tabliczki w języku polskim. Udowodniony dopuszczalny wiatr boczny przy starcie i lądowaniu 20 węzłów. Inaczej 10 metrów na sekundę. Okej, jeżeli zobaczymy też prędkościomierz, to zobaczymy, że tu mamy główny wskaźnik, to są kilometry na godzinę, ale w środku też mamy podziałkę w węzłach. Tutaj też teraz widzę, że na przykład prędkościomierz jest zrobiony w wysokiej rozdzielczości, a z kolei te inne przyrządy w dosyć niskiej i są bardzo rozmazane i nieczytelne. Także tu też jeszcze wymaga poprawek. Dobrze, tu widzimy, to też jest jakiś napis po polsku. Wyciągnąć dla ogrzewania gaźnika, tak? Tu mamy ogrzewanie gaźnika. Dobrze, wystartujmy. Shift B. Hamulec zwolniony. Tutaj samolot nie reaguje od razu mi na ster kierunku. Trzeba skręcać hamulcem. Dopiero jak się rozpędzi, uzyska dużą prędkość, to ster kierunku zacznie działać. W sumie nie wiem, jakie są parametry lotne tego samolotu i przy jakich prędkościach należałoby się wznosić, ale widzę, że już mnie tutaj można startować. Ok.
No, mocno mi zadziera do góry. Łatwo można przeciągnąć. A przetestujmy przyciągnięcie. Okej, jest stal. Okej, rzuciło mnie na skrzydło. No okej, tak wygląda przyciągnięcie. No ale tak jak mówiłem, model dynamiki lotu jest jeszcze po prostu ogólny, nie jest w ogóle doszlifowany pod ten samolot. To jest dopiero taki pierwszy w ogóle próba, tak, udała się tutaj, jeżeli chodzi o zaimplementowanie JSBC, więc to i tak duży sukces, uważam, a po prostu teraz należy to wszystko doszlifowywać i dostosować model dynamiki lotu pod ten samolot. Dobrze, jeszcze sobie zobaczę, czy działa tu autopilot. Autopilot, ustawienia, tak, mamy dostępny autopilot. Włączmy sobie trzymanie poziomu skrzydeł. I na przykład włączmy sobie vertical speed, żeby trzymał na 0. Ok, wygląda na to, żeby skrzydła wyprostował. Ruszam teraz wolantem, ale za bardzo, tak, nic się nie dzieje. Więc wygląda na to, że to działa. Ok, tylko też właśnie jest tutaj dziwna rzecz, że mamy wskazanie, dobrze, prawie 0, a nos samolotu jest skierowany dosyć mocno w dół. I to jest dziwne. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj. No rzeczywiście, to wygląda jakby samolot tak miał... No wygląda jakby samolot nurkował, tak? Rzeczywiście tak z linią horyzontu, chociaż tej linii horyzontu tak tu nie widać, bo są góry. Ale no ewidentnie tu widzę, że ten samolot nurkuje i to widać też na sztucznym horyzoncie. Mam wrażenie, że się zaraz rozbije. Ale wysokości nie tracę, tak? Wysokość stoi w miejscu, więc rzeczywiście prędkość pionowa jest 0. Może jest to niedostosowane względem jeszcze sztucznego horyzontu, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Może jest to specyfika tego samolotu, ale nie sądzę, tak? Bo to by było bardzo dziwne. Ustawmy sobie za to teraz pitch hold, żeby trzymał nam właśnie 0 na tutaj sztucznym horyzoncie, tak. I teraz nam trzyma 0 na sztucznym horyzoncie, wyprostował się do horyzontu. Ale widzimy, że tracę prędkość i się wzbijam i moja prędkość pionowa, nie mam strzałki teraz. Gdzie ta wskazówka? O, jest. O raju, nawet 600 stóp na minutę, tak? Także rzeczywiście... No jest to dziwne, tak? Jak tutaj na sztucznym horyzoncie sobie wyzerujemy nasz pitch, czyli nasze pochylenie, to się wzbijamy. To jeszcze chyba jest do poprawy. Jak nie mam, także tak to się prezentuje, tak wygląda PZL Koliber. Jeszcze w bardzo wczesnej wersji produkcyjnej. Projekt chyba wystartował, jak patrzyłem na GitHubie, od paru dni dopiero, więc to jest naprawdę dopiero początki, więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że ten samolot tak będzie się rozwijał. W nazwie jest Family, także prawdopodobnie autor ma tutaj zamiar zrobić kilka wersji tego modelu, więc, bo też było kilka wersji z różnymi silnikami, z różnymi wariantami, więc możliwe, że nawet doczekamy się rodziny tych samolotów, co by było też świetną wiadomością. Tak, także trzymam kciuki za autorów, za tutaj przede wszystkim cierpliwość, za wytrwałość przy tworzeniu tego samolotu, bo pewnie, jak się domyślam, nie jest to łatwe. Ja samolotu we flagi jeszcze nie robiłem, ale przyglądałem się działaniu JSBC jak na razie i to wiem, że to nie jest łatwy kawałek chleba, że tak powiem, żeby ogarnąć tutaj model dynamiki lotu. Także życzę wytrwałości i dalszych prac i rozwoju tego samolotu. Także to tyle, cześć Wam i do następnego odcinka.